Ja jej nadałem pod tytuł Ostatnia powieść awangardowa i traktuję ten zbiór jako prozę. Chociaż rzeczywiście, jeśli wziąć by słownik terminów literackich, no to troszkę nie przystaje to określenie proza do tego, co zaprezentowałem, bo często stosuję też fragmenty poetyckie, takie zapisy częściowo prozatorskie, częściowo poetyckie. Wykorzystuję także pustkę, czyli pustą stronę. Znaczy, nie pustą stronę jako taką, tylko no, pustkę jako pewną przestrzeń, pewne światło w tej książce, które też dla mnie coś znaczy i też jest ważne. No, stąd ten taki troszkę z jednej strony prowokujący podtytuł Powieść awangardowa, bo wydaje mi się, że właśnie ta formuła jest tej książki na tyle otwarta, że każdy może ją odbierać jak będzie chciał. Ale jest w tym trochę też historii, bo tak jak powiedziałeś, ważna jest pusta przestrzeń na stronie. Ty sięgasz wyraźnie do swoich ulubionych twórców. No jesteś jedynym w Polsce, czy najważniejszym w Polsce znawcą twórczości Brunona Jasińskiego. Sięgasz do tej awangardy lat 20. To słowo awangarda jest dla ciebie bardzo ważne. Jesteś literaturoznawcą, czyli to wszystko ma swoje miejsce, ma swoje znaczenie. Szata edycyjna, układ graficzny tekstu jest tu bardzo ważny, nie tylko sama zawartość znaczeniowa, merytoryczna. No to muszę przyznać rację, bardzo dbałem o to, żeby ta książka po prostu była całością, to znaczy, żeby okładka była w niej znacząca, a także układ graficzny tekstu, bo to są takie bloki tekstu, które dla mnie są właśnie bardzo istotne i bardzo dbałem o to, żeby końcowy efekt był taki, jaki jest, to znaczy, żeby wszystko ze sobą współgrało i efekt graficzny, i treść, która jest podana. Wracając do tego nawiązywania literackiego, oczywiście tej literatury tutaj jest bardzo dużo i jakaś aluzyjność na pewno. Natomiast dla mnie też nie jest to taka tradycyjna proza, która wymaga czy składa się z fabuły, czyli opowiedzenia jakiejś historii poprzez jakichś bohaterów, tradycyjne dialogi. To jest nietypowe dla mnie, dlatego że spróbowałem skonstruować tę książkę z czystych emocji. Na początku były emocje, które towarzyszą czytelnikowi, i żeby dopiero z tych emocji stworzył sobie jakąś historię. Dlatego ta książka sprawia takie wrażenie, że no, to nie jest proza i że można ją czytać dowolnie. No ale niestety skonstruowałem ją tak, żeby przeczytać ją od początku do końca i dopiero wtedy ten efekt zamierzony przeze mnie gdzieś uzyska światło albo zostanie nabudowany. I pozornie ta książka sprawia wrażenie chaotyczne właśnie dlatego, że przemieszane są różne formy, proza, poezja. Natomiast ja traktuję. Dramat przecież też w jednym przypadku. O tak, i dramat, a właściwie telenowela, co można nazwać dramatem samym w sobie. I to wszystko dopiero dla mnie stanowi pewną całość. Całość zbudowaną właśnie z emocji, a właściwie nie zbudowaną, tylko jakoś poszywaną z emocji, bo to jest historia, która się powinna czytelnikowi ukazać. No jest to historia, która wynika z takich doświadczeń skrajnych, czyli doświadczeń związanych z chorobą. I ta choroba jest pretekstem do różnego rodzaju refleksji, no przede wszystkim nad samym sobą, życiem, śmiercią. Nie chcę tu używać takich słów patetycznych, bo patos nie jest może tutaj na miejscu. Natomiast chodziło mi o odwrócenie punktu widzenia, żeby najpierw podać emocje i to takie skrajne emocje, i z tych emocji, żeby każdy sobie zbudował swoją historię. Ja nie wprowadzam tradycyjnego bohatera. Ten bohater jest ukryty poza ten świat, o którym mówi. Mówi w różny sposób. Mówi za pomocą poezji, mówi za pomocą prozy, czasami krótkiego zapisu, czasami jednego zdania, czasami wielu zdań, natomiast sprzedaje swoje emocje. No i zebranie tych emocji razem powinno dać jakąś historię. Nie jest tak, że to jest jakiś mój pamiętnik, jak to ostatnio jest modne, pisanie pamiętników chorobowych. Ja nie traktowałem tego w ten No, sposób. to zawsze było modne. Znaczy, nie wiem, czy modne, zawsze było obecne w literaturze, no przynajmniej od XIX wieku.
Tak, to prawda. Zawsze taka refleksja na temat choroby przebytej przez twórcę pojawiała się w ten czy inny sposób. Tu rzeczywiście możemy tysiącami nazwisk operować. Ktoś, kto przeżył jakieś doświadczenie chorobowe skrajne, potem się tym dzielił. Ja natomiast starałem się tego unikać. To znaczy choroba spowodowała to, że zacząłem patrzeć troszeczkę na siebie w takim przyspieszonym tempie, że obojętnie jak prozaicznie to brzmi, no, że po prostu pewne rzeczy muszę zdążyć zrobić. No i ta książka jest wynikiem właśnie tego, że no, wreszcie musiałem ją skończyć. To nie jest pamiętnik, to jest wyraźna kreacja głównego bohatera, narratora. Głównym bohaterem jest narrator tej opowieści. Rzeczywiście możemy odnieść wrażenie, że to takie zapiski pamiętnikarskie, ale tak jak powiedziałeś, nie, to się buduje, rozwija w jakąś całość. Może te zapiski są potrzebne po to, by stworzyć taką jakby ciągłość fabularną, żebyśmy tego naszego bohatera wyobrażali sobie w jakimś czasie, w jakimś miejscu. To jest rzeczywiście czytelne. To, że on posługuje się przede wszystkim emocjami i to takimi charakterystycznymi dla twojej twórczości, dla twórczości Krzysztofa Jaworskiego, gdzie elementy komiczne pomieszane są z takim głębokim cynizmem, czasami wręcz jakąś rozpaczą graniczącą z jakąś niewytłumaczalną agresją, nienawiścią, po czym pojawiają się fragmenty zupełnego uspokojenia, nieraz zrezygnowania, czy wręcz takiej łagodności, a nawet jakiejś rozpaczliwej modlitwy. To wszystko jest, ale to jakby tylko uwiarygadnia to, że mamy do czynienia z postacią taką kreowaną na człowieka różnorodnego, a przecież każdy z nas jest różnorodny. Wydaje mi się, że sporo w tym racji. To znaczy ja starałem się właśnie stworzyć świat, no tak jak go widzę, czyli z jednej strony jest to kreacja bohatera, ale z drugiej strony no, nie zmieniłem się w sensie literackim, że to no, jest kreacja literacka, to jest fikcja literacka, to jest zmyślenie. No, można by było pokazać w tym tekście, że rzeczywiście pewne historie tutaj opisane, czy pewne zdarzenia przytrafiły się mnie, ale potem to jest tak głęboko czy mocno przefiltrowane przez literackość tego tekstu, że wydaje mi się, że ja tutaj w tym wszystkim ginę. To znaczy ja jestem tylko takim pretekstem, który to wszystko zebrał w jedną całość, żeby właśnie coś powiedzieć. I zgodzę się z tym, że tutaj ta jednolitość świata u mnie bierze się raczej ze skrajności. Ja nie piszę o życiu jakim zwyczajnym, tylko do tej zwyczajności staram się dojść poprzez albo negatywne, albo pozytywne strony, które dostrzegam. Myślę, że takie groteskowe widzenie świata jest mi bliższe niż tak zwana rzeczywistość czy realność literatury, chociaż dużo tutaj tej realności jest i wydaje mi się, że ten świat, który jest stworzony przez tego narratora, to jest świat właśnie ze skóry i kości, a do szpiku kości. Tak, a ta książka nosi tytuł Do szpiku kości, co można tłumaczyć na różnych płaszczyznach, no bo ja to... Onkologicznym. Chyba jednak pierwsze to się rzuca tłumaczenie no właśnie na tym poziomie onkologicznym. I tutaj jest właśnie taka pułapka, bo do szpiku kości, ponieważ no to jest związane z moją chorobą, ale też do szpiku kości, bo chciałem pokazać literaturę, właściwie chciałem doprowadzić literaturę do skrajności, no i nie da się tego zrobić w tradycyjny sposób, stąd moje sięgnięcie po takie metody, no nazwijmy je ogólnie awangardowe, chociaż w takim pojęciu ogólnoludzkim, no wiadomo, że awangardowy znaczy niezrozumiały i nie chcę się z tego tłumaczyć i nie chcę nikomu tłumaczyć, jak powinien rozumieć tę książkę. No jeśli ktoś ją przeczyta i ją zrozumie, myślę, że czeka go ciekawa przygoda, bo tak wydaje mi się, że to jest ciekawa historia, chociaż opowiedziana nietradycyjnymi metodami. Jest pułapka w tej książce, bo z jednej strony pewne fragmenty możemy odbierać jako typową dla Jaworskiego groteskę, a z drugiej to taki czysty realizm, ja bym powiedział nawet naturalizm. Nie wiem, czy teraz dobrze to odbieram. Jest taki wywód, taka rozmowa, taki dialog filozoficzny dwóch filozofów o greckich imionach, jakby filozofów przyrody i oni dyskutują. Jest to taki bełkot totalny. Czy nie bywa tak, że
Czasami takie dialogi rodzą nam się w głowie w stanie gorączki. Przynajmniej ja to tak odebrałem. Pamiętam swoje momenty walki organizmu, kiedy myślenie człowieka jest wtedy inne, kiedy nie można zasnąć, kiedy nagle właśnie w głowie rodzą się rzeczy, które może wyglądają śmiesznie i groteskowo, ale w istocie są potwornie męczące. Nie można sobie z tymi dialogami w głowie dać rady. To jest oczywiście jedna z możliwości interpretacji. Mnie wolno jako czytelnikowi interpretować tę rzecz, ale chciałem cię o to jedno zapytać. Czy to nie jest tak, że czasami dajesz pewien ekstrakt? To znaczy, nam się wydaje, że to pewna stylizacja, to jest dosłownie zapis pewnego zmęczonego chorobą umysłu, który nie radząc sobie z ogarnięciem pewnych rzeczy, daje upust właśnie jakiejś takiej fantazji. I to nie jest nasza kreacja, tylko to jakby samo do mózgu skądś przychodzi. Tak, rzeczywiście, niektóre partie tej książki są w ten sposób skonstruowane. No to jest trochę taka pułapka właśnie, że na abstrakcję nagle nakłada nam się rzeczywistość, w której jesteśmy. No to może być różny stan chorobowy, właśnie gorączki, majaczenia. I żeby oddać taki stan, można użyć różnych środków. Opisu, według mnie, właśnie, który nie będzie nic mówił, no bo będzie tylko takim bardzo pospolitym sposobem na oddanie tego stanu. A można wprowadzić właśnie taki, jak wprowadziłem, taki zupełnie absurdalny dialog, który toczy się w kolejce do recepcji. No i w kolejce do recepcji rozmawia ze sobą właśnie, powiedzmy, dwóch filozofów przyrody. To ciekawe, że to odkryłeś, bo myślałem, że na to nikt nie wpadnie. Rzeczywiście jest to zaczerpnięty motyw z dialogu platońskiego dotyczący właśnie natury i istoty świata. No i tak sobie pomyślałem kiedyś, stojąc w takiej kolejce do recepcji, jakby to było, gdyby stali tutaj chłopcy ze szkoły platońskiej sprzed wieków i patrzyli na to i chcieli jakoś zabić czas, o czym by rozmawiali. No i wyszło mi coś takiego. Myślę, że to jest akurat jedna z takich weselszych scen w tej powieści. Plus oczywiście telenowela, którą, no jak wiadomo, no nie tylko w szpitalach przecież, ale często ogląda się dla zabicia czasu. Twój bohater jest, można powiedzieć, jedynym intelektualistą w tym szpitalu. To też na to zwraca uwagę. On ma swoich współbraci, ale oni wszyscy są prostymi ludźmi. Może oni przez to, że są prostymi ludźmi, nie cierpią aż tak bardzo jak twój bohater. No coś w tym jest. Muszę przyznać, że jak patrzę z boku na tę książkę, tak właśnie twoimi oczami, teraz to sobie uświadomiłem, że rzeczywiście tutaj ten bohater wychodzi na jedynego myślącego, a reszta to jest taka masa, która znosi to swoje cierpienie z pokorą. Z pokorą i tak bezrefleksyjnie trochę. I może ta bezrefleksyjność ratuje ich w tej sytuacji. No, może coś w tym jest. Może mój bohater za bardzo się nad sobą użala i za bardzo użalając się cierpi jeszcze bardziej, bo cierpi też duchowo, oprócz tego, że cierpi fizycznie. Jest takie zderzenie w tej książce między tym, co jest absolutnie przyziemne, a tym, co jest abstrakcyjne, ale w tym znaczeniu uniwersalne. Nie wiem, jak to w tej chwili dokładnie określić, czy jest absolutnie niebiańskie, a absolutnie przyziemne. Czyli z jednej strony mamy żarcie kompotu i kotleta schabowego, a z drugiej strony mamy odwołania do filozofii platońskiej i do modlitwy do Boga, poszukiwania jakiejś transcendencji czy absolutu. Ale twój bohater nie znajduje ratunku, nadziei u Boga. Jest jeden fragment, który można nazwać czystą, piękną zresztą modlitwą, ale generalnie jest to takie jakby potwierdzenie nieistnienia Boga. No bo skoro jestem chory, a ty jesteś Bogiem dobrym i litościwym, to tym bardziej cię nie ma. No bo jak tu pogodzić tą dobroć i litościwość z tym, że ja muszę cierpieć? Zresztą na początku jest takie pytanie, dlaczego mam raka? No i ta konstrukcja, o tym też nie mówiliśmy. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? To ciągle pytania, które zarezerwowaliśmy dla dzieci, a tu się okazuje, że dorosły człowiek dokładnie tak samo pyta. Dlaczego? To są to takie dziecięce i naiwne pytania, ale takie pytania pierwsze właściwie i podstawowe, które każdy chyba zadaje, zastanawiając się nad czymkolwiek. To dlaczego, prawda? Tutaj mamy wyjście od pytania, dlaczego dostałem raka? No i próbę odpowiedzi. Tych odpowiedzi są tysiące i każda odpowiedź rodzi następne. Dodatkowo ta formuła dlaczego, to pytanie,
jak zauważyłeś, nie jest do końca takim pytaniem sensu formalnego, bo tam się nie pojawia znak zapytania, tylko to jest takie z jednej strony pytanie, a z drugiej strony odpowiedź. I to tak idzie. Dlaczego, 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 dlaczego? No i w końcu się nie dowiadujemy dlaczego, albo dowiadujemy dlaczego. W sensie konstrukcyjnym, no niby się dowiadujemy, ale po przeczytaniu całości, zastanawiając się znowu nad tą odpowiedzią, pytaniem, no nie mamy tej odpowiedzi pytania, ucieka nam. Nie wiem, czy można odpowiedzieć na to pytanie. Ja myślę, że dużo jest Boga w tej książce i dużo jest modlitwy, ale myślę, że bohater się jednak nie opowiada, może na wszelki wypadek, po stronie tego, czy jest ateistą, czy jest głęboko wierzący, czy szuka. Mnie na przykład bliżej do poszukiwań niż do opowiadania się po którejś ze stron, ale to każdy może wyciągnąć z tej lektury jakieś swoje przemyślenia. O to mi chodziło. Nie chciałem takich deklaratywnych stwierdzeń, rozstrzygnięć. Zależało mi bardziej tutaj na takiej grze, właśnie z pytaniem, odpowiedzią, grze, którą przeżywałem i przeżywam cały czas. No dlaczego? No to się pojawia chyba. Takie dziecięce i naiwne, no ale myślę, że od tego się zaczyna wszelkie filozofowanie czy dochodzenie do jakiegoś absolutu. No, od takiego prostego pytania: dlaczego się tak stało? Bohater, no jak każdy człowiek, chce znać odpowiedź, ale twój bohater jest, to już powiedzieliśmy, mądrzejszy. On wie, że tej odpowiedzi nie dostanie. Zresztą cała ironia pierwszej strony, pierwszej kartki, no na tym polega. Że co, że byłem gorszy od innych, czy bardziej niegrzeczny i dlatego zostałem ukarany? Doskonale wiemy, że w potocznej takiej nawet mentalności, no tak, coś złego jest karą za coś złego. Człowiek mądry, inteligentny, a takim jest twój bohater i kimś takim jest narrator, wie, że przecież oczywiście, że nie ma takiego przełożenia. Właśnie, to jest istota chyba tego pytania, bo tutaj rozstrzygamy wszystko w wypadku choroby z pozycji winy i kary. Jeśli się jest grzecznym, dostaje się nagrodę, a jeśli się jest niegrzecznym, no to jesteśmy ukarani, Co ale dostałeś na Mikołaja? no właśnie. Ale może to jest nasza próżność, tylko nasza próżność przez nas przemawia, że widzimy to w kategoriach kary. Może tu nie ma żadnej kary i to nie jest niczyja wina, może tak po prostu Może jest. to jest zwykła fizjologia, może to jest po prostu jakiś błąd organizmu, fizycznego organizmu. No właśnie, może tutaj, tam gdzie jest duchowość i ona sobie jest, i ona nie jest niczemu winna, nie rozdaje żadnych kar ani nagród. To, no właśnie nie wiem, ja nie chcę na to odpowiadać, bo o tym jest ta książka też i tutaj bym zepsuł troszkę zabawę komuś. Zresztą sam nie znam odpowiedzi, więc tutaj bym też postawił się w takiej pozycji wszechwiedzącego, a tym wszechwiedzącym nie jestem. I dla mnie, tak jak mówiłem, to jest taka książka trochę właśnie o braku wszechwiedzy i takiej bezradności. Może się wydawać, że to są tematy już literacko wyczerpane i rzeczywiście no jest to, ale tak jak mówię, jest ta pierwsza strona, która odpowiada na pytanie, dlaczego powieść awangardowa. Myślę, że to jest książka też o tym, jaką funkcję w naszym dzisiejszym świecie pełni literatura, gdzie ona jest, gdzie się znajduje, jak może bardzo straciła na znaczeniu, jak jest zwyczajna, pospolita, zwykła. Nie wiem, trudno mi powiedzieć.